Siemaneczko, ja jestem Pan Bartosz, a to kolejny film z naszej serii pod tytułem Rolnik z Małej Wsi. I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag Bizon, a ja przypnę wam serduszko. I ogólnie podjęliście decyzję, że mam kupić bizona, więc jak widzicie, ten bizon właśnie dzisiaj do mnie trafia na gospodarstwo. Dużo było komentarzy, żeby wziąć klasa, dużo też było komentarzy, żeby wziąć bizona właśnie tego rekorda. No, przewaga chyba 15 do 9 czy coś koło tego właśnie na rekorda, więc no, tak wybraliście i tak tutaj się was posłuchałem i taki nowy nabytek tutaj wjeżdża dzisiaj. No i co, trzeba to jakoś zdjąć, niestety bez wózka, no wózka się nie udało ogarnąć, ale wózek będę pewnie musiał gdzieś dokupić. No chociaż na razie pola mam blisko, ale wiecie, kiedyś jak będę gdzieś dalej jeździł, no to bez tego wózka to troszkę lipa. Aczkolwiek teraz, czy mi się tu uda zapiąć ten header? Wiecie co, ja sobie odepnę, bo tutaj chyba pasy są jakieś przytegacane. O, tutaj coś jest. I tu. I tutaj gdzieś... Tutaj też, o tu jest. Ogólnie te pasy w farmingu działają tak, że niby nie chwytają wam, w sensie nie widać, że one obejmują tą maszynę, ale jednak stabilizują, bo sprawdzałem to dzisiaj. Czekajcie, podjadę sobie tak i on się właśnie ładnie powinien tutaj naprostować. No ten header był tak wsadzony, bo no, żeby nie zajmował takiej szerokości, ja wiecie, jak pod skosem, no to troszkę mniej tej szerokości zajmuje. Ja sobie podczepię oczywiście. I sobie zjeżdżamy. No ja się muszę nauczyć nim jeździć, bo tam na bazie wjeżdżał mi ten typ, co ostatnio z nim gadaliśmy, ten handlarz. A tutaj trzeba już samemu, powoli, bo się ześlizguje, trzeba zjechać, o dobra, luks. No ten bizon jest dość szeroki, w sensie ma szeroki rozstaw kół i on na to lawetę, tak szczerze wam powiem, że się bałem, że się nie zmieści. Też z tym headerem był problem i w ogóle. Dobra, wiecie co, ja idę zapłacę. Znaczy zapłacę, zapłacony już mam, podpiszę wszystkie papiery i tak dalej. I widzimy się zaraz z pierwszymi testami bizonka, dobra, zaraz się widzimy. Dobra, witam was po cięciu, już właśnie ta laweta pojechała. Ja sobie tylko byłem jeszcze na chatę wziąć jakiegoś czteropaczka, żeby to wiecie, lepiej tutaj opanować ten sprzęt na początku, tak się rozluźnić i w ogóle. No i co, wsiadamy i odpalamy. Czekaj, to chyba tak, to dźwignię się podnosi, dobra, mam, starczy. Co tu jeszcze? Dobra. No będziemy powoli na polu rozkminiać. Będę się uczył kombajnować. No w końcu nastał ten czas, że ten własny kombajn muszę tu kupić. No jednak nie będę co roku kogoś wynajmował. Szczególnie, że te swoje areały zwiększam. Też chcę iść w kukurydzę na ziarno, więc pewnie jakaś przystawka czy coś będzie do kukurydzy do tego bizona. No i po prostu chcę mieć już swój kombajn, chcę być niezależny, nie musieć czekać na kogoś, żeby, wiecie, żeby mi z łasko przyjechał i skosił, co nie? Wiecie, jak to było w tamtym sezonie, nie? A jednak, no, tak to mam kontrolę, kiedy chcę, to jadę, koszę i tak dalej. No a czemu rekord, a nie mały? Dlatego, że no właśnie chcę gospodarstwo rozwijać i rekord jest bardziej przyszłościowy niż 56. No tu jeszcze zboże zielone, ale tak jak byłem wcześniej, to już tutaj pszenica to do koszenia chyba. No, już tutaj ładnie doszła. Myślę, że sucha jest. Zaraz w sumie zobaczę, ziarko wezmę. Nie, no ładnie, ładnie. Już jest sucha w miarę. Twarde ziarko. Dobra, wstaniemy sobie. I teraz ta. Mam rurę z tej strony, ale to w sumie nie przeszkadza. W co pierwszy raz to mogę i z tej strony, i z tej strony jechać. Kajta. No jestem ciekawy, czy będę musiał przestawiać. No, tutaj pomału, bo trochę za szybko oddaję, ale zaraz się zmieni. Ty, nie, o dziwo dobrze ustawione. Może po pszenicy też. Luks, jest akurat dobrze. No dobra, czekajta, wiecie co? Wyjdziemy sobie. Ja zmniejszę trochę prędkość, bo to za szybko, zaraz go zapcham. Tutaj jest dość liche zboże, to tak aż wolno nie muszę. Ale rekord też ma, z tego co wiem, no to chyba lepszą wydajność niż 56. Bo header jest ten sam, a kombajn jest trochę większy. Więc no tutaj aż tak wolno nie muszę jeździć. Przynajmniej tak mi się zdaje. No ale wiadomo, jakoś tam giga szybko też nie będę jeździł. No co, kombajnik myślę, że fajny. Miało w tym sezonie jeszcze tego kombajnu nie być, ale że wyszło jak wyszło, to myślę, że nie jest źle. No na koncie nie mam nic, mam 20 tysięcy długu, bo musiałem dobrać kredytu niestety. Ale będziemy sobie to jakoś tam pomału po żniwach spłacać.
Też jeszcze muszę właśnie to mleko sprzedać i tak dalej, więc ten dług to nie jest problem, to jest kwestia jednego sezonu i się spłaci to, czy tam z mleka, czy z właśnie ze zboży i tak dalej. Myślę, że w tym roku też kukurydza dużo mi da, w sensie no trochę mnie podratuje finansowo, no bo chcę ziarnówkę właśnie skosić, część w sensie na ziarno, a część na kiszonkę, no żeby TMR w końcu robić dla krów. Trzeba będzie jakiś paszowóz jeszcze poszukać. I to tutaj pod tymi krzakami, no jak... No ja kombajnistą nie jestem jakimś dobrym, więc tutaj wybaczcie mi, że jak będę jakoś nieporadnie czy coś robił, no to bierzcie pod uwagę to, że to pierwszy mój sezon jako kombajnista. No ale miała być 56, miało być cokolwiek w sumie mniejszego jeszcze, ale tak stwierdziłem, że tutaj rekordzik będzie też w miarę pasował. No i w sumie wy tak też stwierdziliście. Dobrze powiedziałem, nie wiem po co się poprawiam. Trochę jeszcze jestem niewyspany, bo nagrywam to z rana. Miałaby dzisiaj inna seria, ale będzie jutro. Więc no jutro się przygotujcie na to, że wjeżdża nowa seria na kanał. O ile dzisiaj się wszystko uda mi nagrać i tak dalej. Więc no... no, będzie trzecia seria na kanale, miała być dzisiaj, ale będzie jednak w niedzielę. Wielka premiera. O ile dzisiaj właśnie to wszystko ponagrywam i tak dalej. No i będzie to odmienna seria i od tej serii, i od serii Sąsiedzi. Będzie to jeszcze coś innego. Ale to właśnie, żeby zobaczyć, śledźcie kanał. O, czekaj, to bo header chyba za bardzo opuściłem. Tu gnój był. A ja przez ten gnój. Co ja zrobiłem? Patrz, ja zapomniałem, że on tutaj jest. Bo nie było widać. Dobra. Ale trochę chyba się header podniósł i tak nie nabrało go. A, żebym dorobił teraz. Bo no tak, no przecież ja tu przyczepę gnoju przywiozłem w zimę. W sensie, no, na jesieni, bo zimy jako takie w tym roku nie było. Była taka bardziej jesień jak zima. Ale dobra. Ja zapomniałem, że ja przywiozłem, ale ogólnie też tak wam powiem, że teraz mamy taki kombajn. A przyczepy dalej mamy to malutko i teraz będzie trzeba albo jakieś nadstawki uspawać, albo jakieś przyczepy szukać. I możecie mi pisać, czy chcecie jakiś odcineczek ze spawania nadstawek, byśmy coś sobie tam udrutowali. A może bym poszukał jakichś gotowych już, może gdzieś są do sprzedania. Bo w sumie nigdy się nie interesowałem, czy takie rzeczy można kupić do tej przyczepy. No ale teraz trzeba coś większego. W sensie no... założyć jakieś albo nadstawki, albo drugą przyczepę, no bo... Będzie lipa, co ja zbiornik zasypię i będzie po tym, cała przyczepa pełna. No to też tak średnio, bo się będę więcej z to przyczepu nalatywał, jak z tym kombajnem kosił. No nie wiem, może jakoś drugą kupimy, może do remontu, ale boję się, że jak kupię do remontu, to będzie to samo, co z 60. To będzie stała i stała i stała, ale no w końcu się zmotywuje. Teraz żniwa, no to też czego czasu nie będzie tyle. Ale tam pomału będzie się wszystko rozkminiać. Wpada to coś do tego zbiornika, coś tam pomału leci. W sumie mogłem sobie do headeru rower włożyć i bym sobie teraz zajechał do domu rowerem. Tak będę musiał piechotą iść. No ile tu zbiornik w ogóle będzie tego zboża, bo to też nie powiedziane do końca. Muszę też się nauczyć, żeby jak wyjeżdżam z z łanu, to żeby chwilę ustać, żeby ta słoma wyleciała. Bo tak jak sobie zawijasów narobię, to będę się potem pluł, jakby depresował. Będzie masakra. No ogólnie teraz na razie odcinka z sąsiadów nie będzie, w sensie właśnie na niedzielę mam zaplanowany tą nową serię. Znaczy to nie jest nowa seria, tylko to jest refresh starej serii i dużo osób zgadło po mojej podpowiedzi, co to będzie, bo tam na społeczności wstawiałem zdjęcie, jak to będzie wyglądać mniej więcej. Ale też... będzie to refresh tak trochę inaczej zrobiony niż nawet... Myślę, że lepiej jak nawet pierwsza seria tego... Jak pierwszy sezon tej serii. Ale no to wszystko zobaczycie już pewnie jutro. Ale co chciałem powiedzieć? A, że sąsiadów nie będzie na razie, w sensie no jutro właśnie ta nowa seria. W poniedziałek... chociaż może w poniedziałek będą sąsiedzi, no bo teraz mała wieś. To żeby tak różnorodnie było, to jutro będzie nowa, a pojutrze będą sąsiedzi w poniedziałek. No, lux. Akurat fajnie teraz wyjdzie. Będą trzy serie, więc to będzie się też trochę inaczej rozkładać. Troszkę zwolnią wszystkie trzy. Nie będzie cały czas tego samego. No myślę, że będzie fajnie, bo będziecie mogli na bardzo różnych maszynkach teraz obcować.
Tutaj już na tej małej wsi powoli wchodzimy w jakieś takie maszynki średnie. Średnie. Na małej wsi będzie, znaczy na sąsiadach macie takie malutkie maszynki. A na tej nowej serii to już w ogóle będziecie mieli takie malutkie maszynki, takie dziadostwo. No, że tam no nic nie będzie, bandyctwo, złodziejstwo i tyle. Ale wam powiem, że trochę sobie pozmieniałem to zielonkę, pododawałem drzew i tak dalej. Powiem wam, że jakiś tam klimacik się zrobił, wiadomo, to nie jest mapa od polskiego modmakera czy coś, żeby wymagać nie wiadomo co od niej, ale na początku jak wbiłem na tą mapę, to takie, ja na to 70 zł wydałem. Ja mam na tym grać, ale potem sobie polatałem, pododawałem drzewek na miedzach. Cały czas tą mapę siedzę i edytuję, w sensie no nie można tego w Giantsie otworzyć, no bo to jest zakodowane, ale można, wiecie, sobie tutaj w grze po prostu drzewa jakieś posadzić i tak dalej. Kupiłem wszystkie landy, tam pododawałem na miedzach tych drzewek i jest git. Aczkolwiek też ostatnio z Dziutkiem odkryliśmy, że teraz jest coś w farmingu takiego, że jak są te niektóre dodatki jakby, w sensie jest ten na przykład Case Farmer ostatnio jakiś tam wyszedł, nie? To normalnie jest w plikach gry, tylko to nie jest czytane. I jak ktoś ma, nie wiem, jakiekolwiek pojęcie o farmingu, to wystarczy wejść do plików gry i sobie to zrobić jako mod. Ale najlepsze jest to, że jeżeli Ziutek, tak jak na sąsiadach, Ziutek wypożyczył tego Case'a Farmala, to normalnie ja mogłem nie mieć i w ogóle, a w sklepie do kupienia go nie miałem, bo ja niby tego dodatku nie mam. Ale on kupić mógł na naszym wspólnym save'ie i mógł jeździć, używać go i w ogóle, ja też mogłem. I no, śmisznie. O, pełne? No, pełne, czyli idziemy piechotą. Dobra, czekajcie, tutaj, która to się dźwignie, rurę rozkładało. Dobra, ja już jestem tutaj na gospodarstwie, zrobiłem cięcie. Dlatego, żeby no, nie pokazywać wam jak idę po prostu. A wiecie co, może byśmy sobie wóz zapięli do przyczepy, bo coś czuję, że tam przyczepa to będzie cała to na luzie. A jeszcze na ten wóz coś tam zawsze by weszło. No, chyba tak zrobimy. Nie no, trzeba coś poszukać, jakieś przyczepy, bo to masakra. Ale jadę siątko, nie Belarusem, po co mam targać Belarusa. To teraz to podczepić, czekajcie. Muszę tego dyszla trochę wziąć. No. O, luks. A jeszcze przewody zapiąć. I teraz ten wóz, może wiecie co, ja sobie podcofam trochę. A co mi się nie uda podcofać, to po prostu podciągnę go. Trzeba złożyć tę burtę. Ale to zaraz się to zrobi. Masakra. No dzisiaj troszkę taki może mniej odcinek rozgadany w ogóle, ale jestem nie wiem czemu zmęczony, mimo tego, że tam spałem dość sporo. Się nie wyspałem. Dobra. Jak ja nie lubię cofać jak nagrywam, tak mi zawsze nie wychodzi. Się staram skupić na dwóch rzeczach. Wiecie co, wóz to jest dość lekki, to ja go podciągnę sobie tu. O kurde, no nie, niby nie jest taki ciężki, ale lekki też nie jest. O, czekajcie. O. No. Czemu to się nie chce podczepić? Czy coś takiego zrobić? Niestety tak czasami bywa. Dobra, i muszę niestety to wyłączyć, żeby składać burty. No, oczywiście te Simple City też nie chce działać, ale no, zadziałało. A, muszę tą zmienić. Środkowym składać, żeby działało. No dlatego wolę te modhubowe. Dlatego, że modhubowe no działa lepiej według mnie. A te jak widzicie, czasami trzeba po 5 razy podchodzić, żeby zadziałało. Modhubowe zawsze za pierwszym działa. A na przykład dużo ludzi widzę, że woli niby te właśnie takie wydane na LS portalach. No bo one jest z większości modów, a te modhubowe nie wiem czemu ludzie go nie dodają. A on jest OP, on jest kilka razy lepszy od tego właśnie z LS Portala. Dlatego, że możecie sobie robić takie rzeczy jak rozkładanie, jakieś, nie wiem, opuszczanie w ogóle. Czy odpalanie ciągnika na przykład.
i możecie to robić jakby po ludzku, tak po bożemu, tak jak powinno się to robić, a nie jakoś tam obchodząc systemy i pisząc kod dziwnie. Tutaj macie po prostu wywołanie funkcji i tyle. Jakbyście normalnie klikali przycisk, tylko że możecie to zrobić z zewnątrz, czy możecie to właśnie zrobić kliknięciem myszki na ten punkt interaktywny. Dlatego ja tam na większości teraz, do większości modów, które tam przerabiam, to właśnie robię sobie na tym nowym CPLC, na tym Interactive Controlu. Ale co, wysypiemy sobie, jeszcze troszkę obkoszę i będę kończył. Dlatego, że no i tak czuję, że zanudzam tutaj was. A trzeba jeszcze ten odcineczek zrenderować, wrzucić i tak dalej. No trzeba powoli jakiegoś tura ogarniać. No nie wiem, zobaczymy to słomy, jakoś może się inaczej pozbiera jeszcze. Czy od kogoś pożyczy, czy coś. Dobra. Odpalimy sobie złoma. A czemu to, proszę, ja ciebie nie sypię? Czekajcie. O. Już sypię. Ile tu mam odcinka? No, chwila będzie. Myślę, że za jakieś 15 minut będzie tego odcinka. Ale jeszcze sobie chwilę pokosiliby. No, jestem ciekawy, czy tutaj jeden zbiornik z bizłoma to będzie pełny, czy to na przyczepę, czy nie. No, ale to aż absurdalnie wygląda, jak taki kombajn, a taka malutka przyczepa. Nie. Widzicie, jednak nie jest taki duży ten zbiornik. Zburzymy sobie, ale fajne jest akurat to, że rura jest hydrauliczna, w sensie rozkładanie i nie trzeba się z niej ciągać. Można sobie w każdym momencie złożyć, rozłożyć i tak dalej. To jest akurat fajne w tym kombajnie. No już jest wygodniejszy od 56, no nie oszukujmy się. Przecież sama ta hydrauliczna rura. Ale ogólnie nie jest zły kombajn, tak jak już dzisiaj pierwsze prace nim, to naprawdę fajnie się nim pracuje. No i nie wiem, możecie mi napisać, czy on ma większą wydajność, no bo header ma taki sam, nie? No ale wydajność na pewno ma większą niż 56. No aczkolwiek, jeśli się mylę, to bardzo całkiem możliwe, bo ja się aż na bizonach tak nie znam, trzeba by było się Ziutka spytać, bo Ziutek to tam obcykany w tych PGR-owskich klimatach i o tych bizonach i nie bizonach. Ja to się bardziej, jak już coś, to na Ursusach, tam na Ursusach to bardziej się rozpoznaje. W sensie, no, na siuntkach, 30 i tak dalej. Ale też jakiś tam ekspertem nie jestem, tyle co gdzieś tam jakieś filmy się oglądało czy coś. Aczkolwiek kiedyś wam powiem, że bardzo lubiłem te tematy. Znaczy do dzisiaj sobie lubię czasami jakiś film o PRL-ach puścić, czy tam o PGR-ach.